raz już byłam w Medjugorje, a teraz jechałam drugi raz. I pierwszy raz nie było nic. Byłam tak szczęśliwa i mówię, muszę jechać, Matce Boże, podziękuję. Ja siedziałam wiz tej pani. Zatrzęsło się to jakoś. I od razu leciałam do samego przodu. I siedzenie od kierowcy przycisnęło mnie tu. I tu. Ale jak wydobrzeję, jak wyzdrowieję, to jeszcze raz pojadę do Medjugorje. Ja jestem odważna i bardzo wierząca. Tak, bardzo. Codziennie się modlę, oglądam mszę z Częstochowy, wstaję rano o 6, odmawiam różaniec, potem taką modlitwę 7 razy, Ojcze nasz, 7 razy zdrowaś. I to jest jak odkupienie, że przez tą modlitwę, przez 12 lat się trafia do nieba. Dużo osób wsiadało w Koninie do autobusu? Ile? Około 20. Pewnie wiele z tych osób to pani znajomi. No i jedna taka pani, nazwisko panieńskie ma, żeśmy razem siedziały. Nie wie pani, w jakim stanie ona jest. Nie wiem, bo jak ja wypadłam, bo ja siedziałam od środka, jak wypadłam, to pojechałam do przodu. I już nie wiem potem, gdzie ona się znalazła. Jeżdżę już od 81 roku swoim samochodem i zero wypadków.